Hello. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo Dobry wieczór. serdecznie. Przedstawiam naszego dzisiejszego gościa. Witamy pana redaktora Roberta Walenciaka. Dzień dobry, witam wszystkich. I zapraszamy Państwa do wysłuchania naszego kolejnego spotkania autorskiego, które odbywa się w ramach drugich wirtualnych targów historycznych, których organizatorem jest portal Histmag. Zapraszamy serdecznie. Dzisiejszym tematem naszego spotkania jest najnowsza publikacja pana Roberta Walenciaka, czyli Modzelewski buntownik. Buntownik. Buntownik, niewątpliwie. Jaki był Jest to prawdziwe. dokładnie? Po tej godzinie mam nadzieję, że Państwo się przekonają. Karol Modzelewski był buntownikiem. Był zawsze człowiekiem, który był absolutnie niezależny, intelektualnie przede wszystkim. I był absolutnie zawsze gotów ponieść najwyższy wymiar kary, jeśli chodzi o tę niezależność intelektualną. Ja przypomnę, nie ma w Polsce i nie było w Polsce człowieka, który by siedział dłużej w PRL-owskich więzieniach za politykę niż on. Czasy stalinowskie, odłóżmy na bok, to jest inna Polska, ale Polska PRL od 56 roku nie ma człowieka, który by był dłużej walczącym z polskim więziennictwem, dysydentem niż Karol Modzelewski. Do tego dołóżmy jeszcze jeden element. Otóż on szedł do więzienia w sposób absolutnie świadomy, wiedział, że za taki czyn lub za inny będzie skazany i na to się decydował, poświęcając najlepsze lata swego życia na pracę przy więziennych fabrykach. Także, ale wydaje mi się, że ten nurt takiego litowania się nad Modzelewskim jest tu niepotrzebny, żeby była jasność, dlatego że on przede wszystkim był człowiekiem, który cenił sobie mówienie prawdy, mówienie tego, co myśli, mówienie prawdy. I w tym to taka jest moja refleksja i takie jest moje wrażenie, był niedoścignionym mistrzem. Ja w swoim życiu dziennikarza rozmawiałem z setkami ludzi, z tysiącami i w wielu przypadkach byli to ludzie z najwyższej półki. Otóż Karol Modzelewski jest człowiekiem z najwyższej półki. Wydaje mi się, że to jest najinteligentniejszy człowiek, z jakim miałem okazję rozmawiać i najbardziej szlachetny. I to jest oczywiście to, co mówię, jest to fatalne dla autora książki, bo zaraz ktoś mi powie, że to jest hagiografia, że jestem pod jego wielkim urokiem, a ja uczciwie mówię, żeby nie było tutaj jakby jakichś wątpliwości. Rzeczywiście jestem pod wielkim urokiem Karola Modzelewskiego i nie ukrywam tego. Nie chcę tu czytelnika oszukiwać, że proszę bardzo, sile się na jakieś tutaj taką absolutnie skandynawskie spojrzenie zimne, lodowate na tę postać. Aczkolwiek podziwiając go, no nigdy nie miałem zamiaru coś zmyślać na jego temat, czy coś upiększać, bo to nie trzeba. Tego sobie po prostu nie trzeba. Wzorzec Sèvres, prawda? Tak. On jest dla mnie pewnym wzorcem Sèvres, człowieka zaangażowanego w życie publiczne, który potrafi się przeciwstawić, być jednym przeciwko wszystkim i wierzyć w to. To jest, doceńmy to, bo to jest wielka, wielka umiejętność. Jeszcze potrafi się obronić w tym byciu jednym przeciwko wszystkim i wyjść z tego zwycięsko, w takim starciu intelektualnym. To jest jedna rzecz. No a druga, naprawdę nie trzeba go upiększać, bo upiększony byłby nieładny. Najlepiej go pokazać takim, jakim jest i wtedy wyjdzie też pięknie. Oczywiście. Tutaj muszę chwileczkę zawiesić naszą rozmowę, ponieważ dostałam informację, że pewien pogłos się pojawił. Czy może pan ściszyć mnie troszeczkę na komputerze? Ja jestem w słuchawkach, mam pan, także... Wystarczy ściszyć, bo tam tak, podobno tak, jakiś tak. pogłos w naszej rozmowie się pojawia, które rozpraszamy. Ja słyszę pani pogłos, ale nic mi to nie przeszkadza. Natomiast ja jestem na słuchawkach, także tutaj moje gadanie chyba tutaj nie wprowadza tych złych tonów. Sprawdzimy. No może po prostu za głośno jest coś ustawione, ale słuchawki są, więc nie powinno być rzeczywiście. Może to chwilowa taka
O, już dostałam komunikat, że wszystko jest w porządku. Także No to dobrze. wracamy do głównego toru akcji. Chciałam zapytać, bo panowie się znali oczywiście na początku na drodze zawodowej, potem na, też to się wszystko przerodziło, ta państwa znajomość przerodziła się także w przyjaźń poniekąd. Chciałam zatem zapytać, czy ta książka stanowi taki wyraz hołdu dla Modzelewskiego? Bo wiemy, że niedawno zmarł, tak. Prawda? W kwietniu ubiegłego. Tak. Hołd może nie, no to jest wyraz szacunku i wyraz potrzeby napisania, złapania pewnej rzeczy w biegu. Ja się poznałem z Karolem Modzelewskim bardzo przypadkowo, to znaczy poszedłem wiele lat temu jako powiedzmy młody dziennikarz, jeszcze wówczas młody, na wywiad z nim. Wywiad wyszedł jak wyszedł, był taki sobie, potem był drugi wywiad, a potem zacząłem regularnie w przeglądzie z nim rozmawiać. Narodził się taki świecki zwyczaj, że rozmawialiśmy pod koniec roku, żeby podsumować rok miniony i zastanowić się, co będzie nas czekało w przyszłym. I teraz może przeskoczę trochę do przodu. Otóż gdy później, już po jego śmierci, przyszedł mi pomysł do głowy, by zebrać te rozmowy, to nagle okazało się, że ich jest 20, czyli przez 20 lat rozmawialiśmy corocznie, przynajmniej raz w roku. To jest po pierwsze, a po drugie, kiedy zacząłem czytać te rozmowy, to okazały się one niesamowitą kroniką III RP, kroniką czasu minionego, to po pierwsze, a po drugie, one były uderzające, bo te wszystkie jego przestrogi, które on tam formułował, one się sprawdziły, no niestety czy stety się sprawdziły, stety, że miał rację, że przewidział, niestety, bo bardzo często były to złe przestrogi dla Polski, ale to nie jest istotne, to pokazuje jakby, jakim był człowiekiem, że potrafił przewidzieć pewne procesy, że przestrzegał, mówił, do czego to doprowadzi i doprowadzało to później do tego. I więc te 20 rozmów w przeglądzie, które są częścią tej książki, tylko częścią i to niewielką częścią, no one są jakby zapisem historii III RP i zapisem pewnej choroby, którą III RP weszła, która doprowadziła nas do stanu bieżącego. No jedni mogą twierdzić, że to jest akurat moment zdrowia, ozdrowienia, drudzy, że choroby, no nieistotne, do stanu obecnego, przed którym on przewidywał. I to jest jedna rzecz. No ale dobrze, rozmawialiśmy potem coraz częściej, bo no, potem okazało się, że mniejsza rozmowa jest potrzebna, potem okazało się, że ja sam mam ochotę porozmawiać z nim, zapytać go o jakąś sprawę i tak krok po kroku wciągaliśmy się razem w tę znajomość. Także rzeczywiście, gdy napisał on swoją autobiografię, to zadedykował mi z przyjaźnią. I to jest jego, no jest to zapis, który niezwykle sobie cenię, przeszliśmy na ty, to też się rzadko zdarza, żeby profesor przechodził z magistrem na ty, więc bardzo, bardzo to sobie cenię i jestem bardzo losowi za to wdzięczny. Natomiast te rozmowy, które one później jakby przerodziły się w coś innego, to znaczy w rozmowy z Andrzejem Werblanem. To tylko dwa słowa efektem tych rozmów Modzelewskiego z Werblanem, którym asystowałem i które spisywałem, a potem opracowywałem, była książka Polska Ludowa, która zresztą na portalu Histmag była bardzo, bardzo mocno recenzowana i jestem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. Tyle. Więc nie jest to jakby rodzaj długu, który spłacam Karolowi Modzelewskiemu, który zasługuje na to, żeby ten dług mu spłacić i zasługuje na to, by po prostu jego życie, jego poglądy żyły dalej razem z nami. Tutaj zaznaczył pan tą taką część jego życia związaną z polityką. Natomiast warto też podkreślić, że był to ceniony mediewista, profesor, członek Państwowej Akademii Nauk, który rzeczywiście wycofał się z tego życia politycznego w latach 90, w połowie lat 90, w 95 roku. Tak. I wtedy właśnie, pomimo tego, że już nie tak czynnie może nie tworzył tej nowej rzeczywistości dziejowej, ale nadal był komentatorem zdarzeń, prawda? Stąd też pewnie te Państwa rozmowy coroczne, podsumowujące. Tak. No ale no nie tylko, bo zabierał też głos w najważniejszych sprawach politycznych, które się wtedy rozgrywały, takich wręcz skandalach politycznych również, czyli zawsze czujny, zawsze swoją radą i oparciem służył.
No to właśnie to był Karol Modzelewski, taki Cyncynatus naszych czasów. On był oczywiście, mówił, że najbardziej kocha historię swoje średniowiecze i był temu oddany. Trudno mi ocenić jego wielkość jako historyka średniowiecza, ale z tymi osobami, które znają się na tym okresie i znają się nad stanem, wiedzą, jaki jest stan nauki dotyczący średniowiecza, no od nich wiem, że był postacią wybitną, jeśli chodzi o jako mediewista. Z pierwszej półki i też taki, którego książki są tłumaczone, są w ramach podręczników akademickich na całym świecie. No więc dobrze, to jest mediewistyka, to jest jedna rzecz. Druga, człowiek, który walczył z Polską Ludową, walczył z PRL-em i dawał swojej nieugiętości, swojej szlachetności, twardości wielokrotnie dowód. 8,5 roku spędzone w PRL-owskich więzieniach, to nie jest w kij dmuchał. Trzykrotnie był skazywany. Więc to jest wielka postać. Jeśli chodzi o PRL, miał też taką dziwną umiejętność, taką, że zawsze był tam, gdzie dzieją się rzeczy najważniejsze. W 1956 roku był już na żeraniu. 19-latek czy 18-latek, więc młody chłopak nagle jest towarzyszem goździka, który przemawia do robotników. Rok 68. To on wymyśla hasło niepodległość bez cenzury. Ci wszyscy komandosi, strajkujący studenci, no, mówią to, co on im podpowiada. Potem mamy rok 76 i on nie uczestniczy w tych protestach, nie zakłada koru. Pamiętajmy, to też jest dosyć istotne, nie był członkiem KOR-u, albo wtedy był naukowcem, ale pisze list do Edwarda Gierka. Jeżeli przeczytamy ten list, to on jest zapowiedzią Solidarności. On mówi, jeżeli towarzyszu pierwszy sekretarzu nie wyjdziecie naprzeciw żądaniom robotników, nie dacie im pewnej autonomii, możliwości zrzeszania się, być może nawet, to wówczas czeka was ciężki los. No tak się stało. No i rok 80. To on wymyślił nazwę Solidarność, nikt inny. I to on był. Co to dla niego oznaczało? Że mamy być razem, że jesteśmy wspólnotą, że musimy solidarnie postępować i solidarnie się zachowywać. To było. On czuł, miał też taką pewną umiejętność czucia tłumu. To inteligenci tego nie mają. Inteligenci boją się tłumów. Bardzo mało jest takich ludzi dobrze wykształconych, takich profesorów, którzy potrafiliby się zatopić w tłumie i z tym tłumem rozmawiać. On taki był. On tłumu się nie bał. On tłum wręcz, można powiedzieć, kochał. I był znakomitym zresztą mówcą. Robotnicy go słuchali. Więc proszę, będąc pod wrażeniem ich kultury, ich zachowania, takiej, widząc, że oni podejmują strajki solidarnościowe ze stocznią, no wpadł na taki genialny w swojej prostocie pomysł. Nazwijmy ten związek Związkiem Solidarność, bo miał nazywać się inaczej. Miało być wiele związków zawodowych, tak jak życzyła sobie to PZPR. One miały być rozsiane po województwach. No i na przykład ten w Gdańsku miał się nazywać Związek Wybrzeże. Takie było hasło, takie były projekty. Modzelewski bardzo mu w tym pomógł, Jan Olszewski, we dwójkę przeforsowali wizję jednego ogólnokrajowego związku, który będzie się nazywał Solidarność. I jeszcze do tego dorzucę pewną anegdotę, bo rozmawiał na ten temat z Mazowieckim i Mazowiecki mówił: Karol, co ty robisz, co ty kombinujesz, ta partia na to się nigdy nie zgodzi, a on mówi, zgodzi się, mówi, bo nie będzie, my będziemy wtedy mieli siłę, a nie partia i partia będzie musiała nam ustąpić. I to Modzelewski miał rację, a nie ostrożny Mazowiecki. Więc tak to wygląda z perspektywy, patrząc na tamte wydarzenia. Jacek Kuroń mówił o nim, że jest niedzielnym politykiem. Dlaczego? Skąd to się wzięło? No bo jest niedzielnym, był niedzielnym politykiem, tak. No więc to wynikało, Polska Ludowa, proszę bardzo, jest 64, pisze list do partii. List to jest książka, nie list, to 100 stron, broszura 100-stronicowa. Zresztą o nią napisał
z pamięci, bo pierwszą wersję skonfiskowała im bezpieka, więc on usiadł i podobno niewiele zmieniając, praktycznie nic nie zmieniając, zrekonstruował w swojej pamięci, taką miał pamięć, zrekonstruował w swojej pamięci to wszystko, co napisali wcześniej. Dobrze, więc pisze list do partii, 18 marca 1965 roku ten list jest upubliczniony, zaniósł go na uniwersytet, tam rozniósł w 12 egzemplarzach, straszna ilość w 12 egzemplarzach, prawda? No i za to wszystko został złapany i wsadzony do aresztu, potem do więzienia. Wyszedł przed marcem 68, niedługo przed marcem 68. No dobrze, więc był świadomy tego. Więc to jest rodzaj takiej niedzielności, bo on był przede wszystkim historykiem, i gdy było coś ważnego, to pani to wspominała, zabierał głos, wchodził do gry, był historykiem we Wrocławiu, czyli nie był w korze, nie działał w korze, zajmował się swoim średniowieczem, przychodzi sierpień 80 i Karol Modzelewski, który jest na wczasach w Zakopanem, wraca do Wrocławia, angażuje się w działalność i błyskawicznie staje się doradcą, rzecznikiem rządu, rzecznikiem Związku Zawodowego i w pewnym momencie postacią no, z grona trzech, pięciu najważniejszych ludzi Solidarności, którzy rozdawali kartę, decydowali, w którym kierunku Solidarność ma iść. No potem jest stan wojenny, on jest w więzieniu, oczywiście sprzeciwia się tym wszystkim, wszelkim pomysłom, by wyjechać za granicę, on jest Polakiem, chce być w Polsce, no a potem znów kończy się, wychodzi z więzienia, zaczyna pracować jako historyk, proszę bardzo, no i przychodzi rok 89 i bardzo nie chce kandydować, no ale nie dostał paszportu, więc kandydować musiał. Miał dostać paszport, żeby wyjechać do Francji, na wykłady do Francji. Władza ludowa, ta padająca władza ludowa, ten padający PRL miał wystarczająco dużo siły i bezmyślności, żeby zablokować paszport, wydanie paszportu Karolowi Modzelewskiemu. Proszę bardzo, Modzelewski wystartował do Senatu. I w Senacie, to jeszcze dwa zdania, bo wydaje mi się, że to jest dla wszystkich interesujących się początkami III RP rzecz kluczowa. W Senacie należy do absolutnie grona, czasami jest sam jeden, do tych, którzy sprzeciwiają się reformom Balcerowicza, którzy przestrzegają przed nimi. Tak jego sprzeciw należy rozumieć, który mówi, idziecie za daleko, krzywdzicie ludzi, to tak nie przejdzie, to się nie uda. W tej książce, którą Państwu polecam, są wszystkie stenogramy jego wystąpień w Senacie, wszystkie. I to trzeba przeczytać, żeby zrozumieć, że plan Balcerowicza to nie był wdrażany jednogłośnie, głosami Solidarności przede wszystkim, liberałów, którzy wówczas się rodzili, no i PZPR-u, który wówczas schodził. Nie, nie, były wyjątki. Takim absolutnym wyjątkiem był Karol Modzelewski, który przestrzegał, który mówił, to się źle skończy. No, przykro mi to mówić, ale to, co przed czym przestrzegał, to się spełniło. To się spełniło. Ale też próbował na swój sposób hamować te wszystkie reformy, prawda? Nie tylko ostrzegał, ale też podejmował on działania, żeby zahamować, żeby tego nie było takiego nagłego wprowadzenia gospodarki wolnorynkowej, przejścia z tej ery PRL-u i gospodarki centralnie planowanej. No i przede wszystkim obawiał się o to bezrobocie, prawda? Które tam było szacowane. Absolutnie. Zdegraduje społeczeństwo tego, polskie. Absolutnie, bał się bezrobocia i przestrzegał przed nim, mówił, że tego nie możemy zrobić. I opowiadał mi, zresztą to wspomina to parokrotnie, że gdy występował we wrocławskich zakładach, to wielu robotników było zgorszonych. Mówili, jak to, ten człowiek, który reprezentuje naszą Solidarność, nasz związek zawodowy jest przeciwko naszemu rządowi, przestrzega nasz rząd, byli zgorszeni.
jego postawą. No oni, ci robotnicy nie mieli wyobraźni, jak to się wszystko może skończyć. Jeszcze wierzyli, że te hasła o przekwalifikowaniu, o których tak mówiono, to nie są puste hasła, to nie jest jakaś głupota. Więc to jest, jej przestrzegał. Mówił poza tym, że wyrzucenie ludzi poza nawias życia gospodarczego, życia społecznego, to jest jak grzebanie ich żywcem w ziemi. To państwo tego, społeczeństwo tego nie przetrzyma. Państwo może to przetrzymać, ale społeczeństwo, my nie przetrzymamy tego. Ci ludzie będą nosili w sobie zadrę, będą pamiętali, ich dzieci też będą nosiły w sobie zadrę. My dzielimy Polaków i to jest taki podział absolutnie nie do zasypania. To go niesamowicie bolało. To było dla niego absolutnie najważniejsze. Mówił, jesteśmy biednym krajem. Polska jest biednym krajem. Polska nie stać na prezenty dla liberałów, na prezenty reprywatyzacyjne nie stać. Absolutnie nas przed tym też, to był walkę z tymi pomysłami reprywatyzacji, był bardzo włączony. Trzeba zasypywać podziały i trzeba tym ludziom zepchniętym na margines, z tych robotników, robotnikom z wielkich zakładów przemysłowych, którzy gdzieś są wypchnięci na bezrobocie, trzeba absolutnie podać im rękę, bo to jest nasz obowiązek. Ale to jest też problem, z którym sobie do dzisiaj nie poradziliśmy. Bo znowu się okazuje, że Polska stoi przed takim wyzwaniem, kiedy szczególnie na Górnym Śląsku, prawda, szykuje się wielkie zamykanie kopalni za kilka dekad już totalnie to górnictwo ma zniknąć i znowu jest ten kłopot z przekwalifikowaniem się, z pojawiającym się bezrobociem, które się może pojawić, na pewno się pojawi i znowu jakby cofniemy się do tego etapu. Tak. W pewnym sensie oczywiście. Tak, to dla niego sam fakt, że można tak pomiatać robotnikami, ludźmi pracy, był dla niego straszny. No to dla niego było po prostu przestępstwo i zawsze był, dzięki temu zawsze można mówić, był to prawdziwy człowiek lewicy, no to taki też krystaliczny, bo jakby, przepraszam, że teraz użyję takiego niemodnego wyrazu, dobro klasy robotniczej, tak się dzisiaj nie mówi, ale tak mówiono kiedyś, dobro klasy robotniczej dla niego było szczególnie ważne, aczkolwiek no, łączył to z dobrem państwa, to także. Więc no i powinniśmy teraz powiedzieć, że jeżeli był za klasą robotniczą, to był przeciwko kapitalistom, prawda? No więc no tak, no uważał, że kapitalistom dzieje się dobrze, że nie trzeba im specjalnie pomagać, że oni dadzą sobie radę, jeżeli oczywiście nie będziemy ich podle traktować, też nie będziemy im przeszkadzać. Więc tu był już taki był, co tu dużo gadać, no był prawdziwym takim socjalistą, socjaldemokratą w zachodnim stylu, chociaż zaczynał jako komunista, no to też wszyscy o tym wiemy i on też tego nigdy nie ukrywał i tę swoją drogę od komunizmu, który zakłada brak demokracji, bo w pierwszych, gdy był młodzieńcem, to demokracji, uważał demokrację za rzecz niepotrzebną, no, zwłaszcza jeżeli się pamięta parlamentaryzm sanacyjny, z czasów sanacji. To było coś takiego, to była atrapa. A później, rok po roku, to w sposób taki dosyć ewolucyjny przechodził na pozycję wielkiego zwolennika demokracji. Początkowo jako demokracji rad robotniczych, a potem jako już normalnej demokracji parlamentarnej. Czyli niesamowita metamorfoza. Metamorfoza, ale to jest takie dojrzewanie. To nie jest tak, że on gdzieś tam poszedł i doznał widzenia, prawda? Nie. To widać, i on sam to mówił, że on po prostu się zmieniał. Zmieniał się wraz z informacjami, które do niego docierały, wraz z przemyśleniami. Na początku jako młody chłopak był absolutnie oddany idei komunistycznej, zresztą w rodzinie komunistycznej się wychowywał, nie znał innych wzorców, więc był jaki był. No ale później, w 56 zaczął jeździć na Żerań, spotykać się z robotnikami Żerania, później wyjechał za granicę, potem
i nie dzięki rodzinie, tylko jako stażysta i wyróżniający się student. Później był w Polsce i uczestniczył w rozwiązaniu po prostu, czyli to jest październik 57, więc on dojrzewał. I od takiego założenia, że rady robotnicze są rzeczą najistotniejszą, po prostu przechodził poprzez te poszczególne etapy, tak by dotrzeć do etapu normalnego, takiego jak dzisiaj to postrzegamy, normalnego demokraty, no, z lewicowymi poglądami. Tutaj ważny jeszcze jest aspekt, który Pan poruszył, fakt, że był komunistą początkowo, miał takie początki, no nie przypadkowo, ponieważ urodził się w Moskwie. Tak, tak. Ale co więcej, no miał bardzo trudne początki, trudny ten start życiowy. Tutaj chciałabym wrócić do jego dzieciństwa, do samych początków, tego kształtowania się tożsamości jednostki. No, dzieciństwo było straszne, trudne. Kiedy miał 17 dni, jego ojca aresztowało NKWD, no i trafił do łagru. Natomiast Zygmunt Modzelewski też przebywał wtedy w więzieniu. No a co się stało z tym maleńkim dzieckiem? I maleńkie gdzie była dziecko, matka? Jeszcze też jest tak, ważny. Tak, tak. Więc to było tak, że gdy miał 17 dni, rzeczywiście jego ojciec Aleksander Budniewicz, jako w ramach czystek stalinowskich w rosyjskim wojsku, był wówczas pod chorążym, więc te czystki uderzyły w generałów, potem w pułkowników, a potem dotarły aż na takie niskie szczeble, no trafił na 8 lat do łagrów. To podobno w tamtych czasach była norma, nic wielkiego, 8 lat, to drobiazg. No dobrze, trafił do łagru i on został z matką. Został z matką, Natalią Wilder. I ona przyjaźniła się, była się zaprzyjaźniona ze środowiskiem Polaków mieszkających w Moskwie, no, polskich komunistów. I w tym czasie z więzienia po długim stalinowskim śledztwie wyszedł Zygmunt Modzelewski. Zygmunt Modzelewski jest postacią niesamowicie interesującą, dlatego że z jednej strony był komunistą, urodził się w rodzinie robotniczej w Częstochowie w roku 1900, był komunistą, co nie przeszkodziło mu to, gdy mając lat 18, uciec ze szkoły, wstąpić do polskiego wojska i walczyć z bolszewikami pod Warszawą, więc broniąc polskiej stolicy i polskiej niepodległości, która się wówczas rodziła. Więc proszę bardzo, cóż za życiorys. Potem wojna się skończyła, on poszedł i on schował te wszystkie odznaczenia i wszystkie pochwały z czasów wojny polsko-bolszewickiej głęboko i zaangażował się w działalność radykalnej lewicy w obronie robotników. No a potem wyjechał do Francji, a z tej Francji już jako członek KPP został wezwany do Moskwy i tam już z paragrafu polskiego trafił do więzienia i ledwo to więzienie przeżył. Przeżył je cudem. Gdy wyszedł z więzienia, był praktycznie, no nie miał siły podnieść łyżki do ust, tak jak opisuje to Karol Modzelewski, więc Polacy załatwili mu jak to by nazwać tak dobrze, no załatwili mu taką słomianą wdowę, która miała się nim opiekować i miała go postawić na nogi. Więc ona się tak nim opiekowała, że złączyli się i w ten sposób Karol Modzelewski zyskał ojca czy ojczyma, chociaż nazywa go ojcem, dlatego że twierdzi, że bardzo wiele mu zawdzięcza i to on go wychował. No dobrze, ale jest rok 41, Rosja, jest atak, jest plan Barbarossa, atak Niemiec na Związek Radziecki i cóż wówczas się dzieje, trzeba ewakuować Moskwę. I wtedy Karol Modzelewski jako malutki chłopczyk trafia do sierocińca, dlatego że jego rodzice, mama i przybrany ojciec no, trafiają do jednostek wojskowych, więc tak to wszystko wygląda. Dziecko wychowane w warunkach no, wojennych, w warunkach fatalnych. Tam w Moskwie, kiedy opisuje swoje dzieciństwo w Moskwie, mówi, że mieli luksusowe warunki mieszkaniowe, a potem się okazuje, że w tym mieszkaniu to był... Więc na czym te luksusowe warunki mieszkaniowe polegały? Że mieli jeden duży pokój w komunalce, to był duży pokój, w którym mieszkał on, malutki, jego mama, ciocia, jakaś ciocia z wujkiem, za zasłonką jakaś inna pani, no i do tego jeszcze dokwaterowano Karola Modzelewskiego. No więc ile? 6 osób w jednym pokoju i to był luksus.
rzecz dzisiaj mało wyobrażalna. No a potem już było trochę lepiej, trochę było już lepiej, bo z tego sierocińca trafił najpierw do Moskwy, jego ojczym był ambasadorem w Moskwie rządu tymczasowego, potem przyjechali do Polski i w Polsce dopiero Karol Modzelewski został Polakiem, bo nazywał się Cyrył oczywiście, miał na imię Cyrył, o czym wszyscy wiemy, Kirył, Kiryłoczka, a tutaj po to, żeby dobrze się zżył z nowymi kolegami, żeby dobrze mu się, żeby nie czuł się obcy, rodzice zmienili mu imię, a on błyskawicznie nauczył się polskiego i jak mówi, został Polakiem, bo i sam to też potwierdza, sam to wielokrotnie mówił, narodowość to nie jest sprawa krwi, tylko sprawa umysłu, sprawa głowy i on absolutnie jest związany z narodem polskim, czuje się Polakiem i bardzo prosi wszystkich innych, by go z narodu polskiego nie przeganiali, bo to im się po prostu nie uda. Tak, i tak to wszystko kończył, choć oczywiście niektórzy mogliby nazywać się albo Rosjaninem, albo Żydem, to jest do wyboru, do koloru, ale on tych zaproszeń nie przyjmował. Jest Polak, był Polakiem, umarł jako Polak, i był z tego bardzo, bardzo, bardzo dumny i bardzo zadowolony. Czyli ciężkie początki, ale jednak to ten hart ducha, samo zaparcie sprawiło, że tak przepięknie walczył o siebie, rozwinął się. No i jakby dzisiaj polska scena polityczna wyglądała, gdyby nie Karol Modzelewski? Mogłaby wyglądać różnie. Przede Boższa, wszystkim mogłoby nie być Solidarności. Naprawdę, gdy śledzimy relacje wówczas z jesieni 80 roku, to, że się udało powołać jeden ogólnokrajowy związek zawodowy, to tak nie musiało być. Tak nie musiało, to nie było przesądzone. To naprawdę determinacja Modzelewskiego, twarda postawa Jana Olszewskiego, bo to oni dwaj byli głównymi motorami tego, by powołać jeden wielki związek. Inna historia Solidarności, gdyby ta historia Solidarności potoczyła się inaczej, być może nie byłoby tej Solidarności, która później była w czasie stanu wojennego, tej Solidarności podziemnej i być może wówczas Polska po roku 89 też by wyglądała inaczej. To jest pierwsza rzecz. Lata 90. On był zaangażowany w projekt budowy Unii Pracy, najpierw Solidarności Pracy, a potem Unii Pracy. I no, możemy powiedzieć, no, ten projekt nie wypalił. On nie udało się. Unia Pracy jest dziś małą partią, bardzo miłą, szanowaną. Ja znam sporo bardzo interesujących ludzi tam działających, ale przecież nie ma ona wielkiego przełożenia na życie polityczne współczesne. I ten projekt, który by pozwalał łączyć ludzi, tych z Solidarności, tych z PZPR-u, nie na zasadzie życiorysów, tylko na zasadzie ideałów, marzeń i kompetencji, no nie wypalił. Więc tu się Modzelewskiemu nie udało i on z tym się zgadza, z tym, tym przyznaje. No i trzeci element, który łączy się z niedzielnością Modzelewskiego jako polityka, czyli fakt, że on od czasu do czasu wchodził na scenę polityczną i interweniował. Interweniował w sprawie na przykład Józefa Oleksego, kiedy wszystkie gazety, wszystkie media oskarżały go jako rosyjskiego agenta. On przeczytał te wszystkie dokumenty, te wszystkie materiały, no i czarno na białym jakby pokazał intrygę służb specjalnych, intrygę bezpieki. Więc i oczywiście pokazał, jak bardzo ona niszczy nasze życie publiczne, bo życie w oszustwie, życie w kłamstwie i życie w takim ciągłym donosicielstwie i oskarżaniu jest dla społeczeństwa rujnujące. No i sprawa reprywatyzacji. Wydaje mi się, że tu Modzelewski odegrał ważną rolę i przyłożył rękę do zatrzymania reprywatyzacji i żałuje jednego, że nie udało mu się przekonać polskich polityków do tego, by tę reprywatyzację w końcu odrzucić.
bo przecież Węgrzy czy Czesi, on o tym pisał, jakby jeśli chodzi o reprywatyzację, potraktowali ją jako symbolicznie. W NRD reprywatyzacji w ogóle nie było, chociaż majątek, gdyby była reprywatyzacja, ten majątek byłby, który trzeba byłoby zwracać, byłby wielokrotnie większy niż majątek w Polsce. No a w Polsce to się wszystko tak bujało. On zresztą był bardzo konsekwentny, walcząc z pomysłami reprywatyzacyjnymi i szczególnie ostro rozprawiał się z tymi pomysłami amerykańskich Żydów, którzy domagali się zadośćuczynienia za mienie utracone przez polskich Żydów, przez Żydów obywateli polskich, utracone i pozostawione w Polsce. Myślę, że Konfederacja powinna prześledzić jego wszystkie wypowiedzi na ten temat, miałaby gotowe hasła na swoje sztandary, bo nikt tak w sposób tak bezkompromisowy i tak twardy i jednocześnie bardzo kulturalny nie odpowiadał amerykańskim adwokatom, którzy tu chcieli robić biznes. I jeszcze jedna rzecz dotycząca reprywatyzacji. Przypominał, że Druga Rzeczpospolita też zmagała się z tym tematem, a miała ku temu lepsze powody, bo domagali się zwrotu albo zadośćuczynienia za majątki ludzie, którzy potracili je w wyniku powstania styczniowego, wojny z caratem, więc byli to bądź co bądź no, bohaterowie walki o niepodległość. No i cóż, nie oddała Rzeczpospolita tych majątków, a powiedziała, że po prostu jest zbyt biednym krajem, by oddawać. No i pytanie do nas wszystkich, dlaczego trzecia RP okazała się tak mało mądra, nie potrafi do tej pory wyciągnąć wniosków i pójść drogą Niemiec czy II Rzeczpospolitej. Takie rzucam przykłady. Ale stajemy się coraz, rozmawiamy o polityce, a nie o historii. Więc... Ale to się przeplata. To nie ma polityki bez historii. Przede wszystkim tak, musimy prawda. Pamiętać o korzeniach, o źródłach, bo to jest takie koło losu, które to wszystkie procesy się powtarzają. Nie wszystkie lekcje zostały odrobione przez nas właściwie, mam takie wrażenie, i jednak wracamy w to samo miejsce ustawicznie. Tak. Tak, to Lech Wałęsa opowiadał, że miał 8 dzieci i każdemu dziecku opowiadał, żeby nie dotykali palcami kuchenki, a i tak każde się oparzyło. Na własnym przykładzie, własne doświadczenie musi zdobyć każdy. Czyli jednym słowem, nie można takiej łatki przypiąć Karolowi Modzelewskiemu, jeżeli chodzi o Karol Modzelewski jako polityk. Z jaką konkretnie opcją jest kojarzony? Bo to jest ten ciągły proces. Tak, no i tym bardziej, że podpytywałem go podczas rozmaitych wyborów parlamentarnych, na kogo głosował. Więc on głosował różnie, no to chyba na SLD ani razu nie zagłosował, więc na pewno tu nie był z tą partią związany. Głosował na Unię Pracy, no to jest jasne. Był moment, że głosował na PSL, proszę bardzo. Był moment, że głosował na Platformę Obywatelską. Więc on był takim głosowaczem, to też niedzielny w gruncie rzeczy. Nie chciał opowiadać, na kogo głosował, nie chciał nikogo zachęcać. Znaczy zachęcał do głosowania, ale nie do jakiejś partii, nie do ugrupowania. I starał się mieć w każdej grupie swoich ludzi, którym ufał, którym ufał, to jest najważniejsze. No pierwszy, najważniejszym był jego przyjaciel Jacek Kuroń, prawda? Oni we dwóch to byli pewnym duetem takim politycznym i towarzyskim, rozumieli się bez słów, to on był dla niego, Jacek Kuroń był dla niego najważniejszy. Później miał rozmaitych, to byli profesorowie, również z Polskiej Akademii Nauk, to był i Bronisław Geremek, ale był też Włodzimierz Cimoszewicz, to też jest dosyć ważne, on był zresztą w jego tym takim komitecie honorowym, gdy Cimoszewicz przez jakiś okres czasu startował w wyborach prezydenckich, póki się nie wycofał, więc raczej jego jakby osoby, z którym politycznie ufał, to też może złe słowo, ale którym politycznie wiele wybaczał, o, to będzie chyba najlepsze, którym politycznie wiele wybaczał, bo potrafił też Jacka Kuronia bardzo mocno krytykować, gdy mu się coś nie podobało, to raczej te osoby były po stronie lewicowej czy też liberalnej, no ale z drugiej strony
były czasy, kiedy blisko współpracował z Janem Olszewskim, zwłaszcza w czasach Solidarności. Także ta grupa ludzi, to raczej on kierował się tym, czy ktoś jest no, bliski jego poglądom, to na pewno, ale czy ktoś jest inteligentny, prawy, no to były takie sita. O pieniądzach nie było na pewno mowy. Czyli całokształt. Podejrzewam, że tak jak pan wspomniał o tym, że głosował na różne partie, to może po prostu nie na partię, nie na program, ale na konkretną osobę, na konkretne cechy, które odnajdywał w tej postaci. Czy na konkretną sprawę, którą uważał, że trzeba załatwić, prawda? Słuszne. Więc ta reprywatyzacja bardzo, bardzo go bolała, bo mówi, że to nie jest, jaka to jest sprawiedliwość, to nie jest dyskusja o sprawiedliwości, bo na szali mamy pytanie, czy mamy oddać coś, jakiś nasz majątek państwowy biednego kraju spadkobiercom dawnych właścicieli, którzy, czy też mamy te pieniądze przeznaczyć na szpitale, na szkoły, na to biedne państwo i na tych biednych ludzi, którzy dalej są biedni. I to jest ten wybór realny. Więc ja, czego mi brakuje bardzo, gdy nie mam Modzelewskiego? On wnosił do naszej debaty publicznej taki język bardzo taki konkretny, jednocześnie bardzo spokojny. Spokojny, ale twardy. To też jest istotne. Dzisiejsza debata jest przecież inna. Dzisiejsza debata, to wystarczy włączyć pierwszą, lepszą stację telewizyjną, by zobaczyć, że to jest pełna emocji, prawda? Pełna pozmyślanych argumentów. On jako historyk pilnował się bardzo, że nie wolno zmyślać, że ta historia może czasami być przykra, ale ona musi być prawdziwa, bo inaczej to jest bajka. To jest bajka. Byłem na takim spotkaniu, uczestniczył w nim razem z Andrzejem Werblanem, to było spotkanie na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego z doktorantami i opowiadał o książce Polska Ludowa, o rozmowach z Werblanem. Oni wzajemnie, dwóch historyków, dwóch profesorów historii przepytuje się, więc oni obydwa się traktowali jak rozmowa ze źródłem, jeden drugiego tak traktował. No i wówczas wstał też absolwent wydziału, pracujący w IPN-ie i mówi: panie Modzelewski, pan byłeś moim bohaterem, uwielbiałem pana, podziwiałem i pan rozmawiasz z takim komunistą, jak pan mógł? Jak pan może rozmawiać z komunistą? Jak pan może z takim człowiekiem rozmawiać jak równy z równym? To przecież jest straszne. Ja tracę do pana szacunek. Więc Modzelewski mu dokładnie wyłożył, że no, jeżeli chcemy się czegoś dowiedzieć, to musimy rozmawiać z drugim człowiekiem jak z drugim człowiekiem. Nie możemy go traktować z buta, nie możemy nad nim się znęcać, bo to nie o to chodzi i w rozmowie, i w badaniu historyka. I w badaniu historyka. Jak najbardziej. A jeszcze wracając do początków, bo też istotne są, dużo mówiliśmy dzisiaj o tych wpływach politycznych, o związkach z polityką, z historią, ale warto też zwrócić uwagę na taki aspekt życia prywatnego. Wiemy już, że Karol Modzelewski miał podgórkę od samego urodzenia, ale jak potem potoczyły się jego relacje z rodziną, którą założył? Kto był taką najważniejszą osobą w jego życiu? No, tego nie wiem. To się zmieniało. Bo to jest też, bo to się tutaj zmieniało. Też chcę zaznaczyć, bardzo szybko. W publikacji tutaj znajdują się arcyciekawe listy, na przykład, które Modzelewski pisał do swojej córki i zaznaczał, nie wiem, czy to będzie widoczne. No właśnie. Skąd pisał te listy i opatrzył je zawsze? One były opatrzone rysunkami rozmaitymi. Cudowne I to listy, jest one są fantastyczne tak ciepłe, źródło, tak cudowne. To się rewelacyjnie czyta, także polecam Państwu serdecznie zajrzenie do książki i zapoznanie się z takimi perełkami, które tutaj są zawarte. On bardzo kochał córkę, rozmawiałem z nią, ona była świadoma też z jednej strony jego miłości, ojcowskiej miłości, a z drugiej ona jest wybitnym, dziś jest wybitnym psychologiem, więc potrafi jakby te sprawy ogarnąć, a z drugiej strony no, czuła do niego gigantyczny żal, że on wybrał politykę, a nie rodzinę.
bo przecież on wybrał politykę i efektem tego, że poszedł do więzienia, było to, że jego pierwsze małżeństwo się rozpadło i że jego córka bardzo to przeżywała. To było mama, to było małe dziecko i ona straciła ojca. Pytałem się w którymś momencie Karola, zresztą Andrzej Werblan też się go pytał, no jak to jest, no, człowiek młody może sobie ułożyć życie, czy musi robić wszystko, żeby iść do więzienia, bo tak przecież można oceniać życie Karola Modzelewskiego. Więc on mówi, że de facto nie miał wyboru, że konieczność bycia w prawdzie, konieczność walki o lepsze życie do tego go kierowała. Dodajmy, on pochodził z rodziny rewolucjonistów. Jego matka była zaangażowana w działalność polityczną, chociaż w niewielkim stopniu, w najmniejszym, ale jego dziadek, jego ojciec, jego rodzina trochę dalsza była związana z mniejszewikami. No a Zygmunt Modzelewski, no to już czysta polityka. Więc dla niego, zresztą tak i dla Jacka Kuronia, pójście do więzienia w imię polityki, to nie było nic niezwykłego, bo ich przodkowie takie mieli epizody w swoim życiorysie. Ba, nawet mówiło się, że cóż to za mężczyzna, który nie był w więzieniu. To było jakby oczywiste, że prawdziwy mężczyzna... To był chrzest bojowy, to był chrzest na mężczyznę, na prawdziwego takiego, pójście, spędzenie jakiegoś czasu w sprawach politycznych, to jest ważne, niewinnych, w sprawach politycznych w więzieniu. Zresztą był w tym więzieniu przez kryminalistów szanowany, oni tacy byli wówczas, traktowali go jako takiego więziennego arystokratę, który siedzi za rzeczy, którym do głowy by wręcz nie przychodziły, siedzi za prawdę. Zresztą sam mówił, że też wielu klawiszy traktowało go z tego powodu trochę lepiej, jako tego więźnia, który siedzi za prawdę. Oddał swoją wolność po to, by oddał swoją wolność i siedzi w więzieniu, prawda? Więc to było coś, na co w tamtych czasach nie był gotów się praktycznie nikt, na co nie był się nikt w stanie zdecydować. No dobrze, ale więc stracił rodzinę po pierwszej odsiadce. Potem po drugiej wyjechał, to jest złe słowo, skierowano go do Wrocławia, musiał tam pojechać, bo miał prosty wybór. Nie wolno mu uczyć, nie wolno mu pracować w Warszawie, nie może mieszkać w Warszawie, o Uniwersytecie Warszawskim i Wydziale Historii musi zapomnieć. Skierowano go w imię, partia miała dobry humor, więc dobre samopoczucie, więc ówczesny nadzorujący szkoły wyższe sekretarz Franciszek Szlachcic powiedział, dobrze, niech jedzie do Wrocławia, tam załatwiono mu pracę, ale praca polegała na tym, że to była praca naukowa i nie wolno mu było prowadzić zajęć ze studentami. Więc to był taki, może pisać książki, może być naukowcem i tyle. Modzelewski panu powiedział, tak. Mamy pytanie właśnie od czytelnika, które związane jest z tą właśnie pracą we Wrocławiu. Pan Tadeusz pisze tak. W czasie swej pracy na Uniwersytecie Wrocławskim spotykałem tam profesora. Czy pracy we Wrocławiu nie uważał za przymusowe zesłanie z Warszawy? Na początku tak uważał, ale później wsiąkł, absolutnie wsiąkł w życie naukowe i potem, gdy z nim rozmawiałem, mówił tak, jestem Polakiem, ale moim miastem jest Wrocław, więc proszę mnie traktować jako wrocławianina mieszkającego w Warszawie i urodzonego w Moskwie. Wrocław jest najwspanialszym miastem na świecie, mieszkańcy Wrocławia są najwspanialsi. No, to był absolutny patriotyzm lokalny, o którym mówił bez jakichkolwiek ogródek, przebijał wszystko. Tutaj był zdecydowany. Ale nie mógł prowadzić zajęć ze studentami, prowadził zajęcia naukowe, pisał badania naukowe, pisał książki. A wówczas tam poznał swoją drugą żonę, z którą mieszkał, ale już do której się wyprowadził pod Wrocław do Sobótki.
Sobótka była wówczas taka, że ostatni PKS do Wrocławia odchodził o godzinie 19, czyli później już i z Wrocławia przyjeżdżał też w tych godzinach, więc później już nie można było nigdzie się z Sobótki wydostać, a telefon no, był taki, że trzeba włączyć się przez centralę i przez tą centralę taką przez panią, która pracowała na centrali, więc nie była to centrala automatyczna, ona łączyła, jak człowiek się dodzwonił oczywiście. Więc mieszkał, tak mówiąc szczerze, trochę na odludziu. Potem to jego małżeństwo też nie przetrwało próby czasu i potem już w trzeciej RP związał się z trzecią żoną, z którą ja, z Małgorzatą Goetz. Ja z nią rozmawiam, ona opowiada bardzo dużo o Karolu, o jego życiu w trzeciej RP w latach 90. czy w 2000. I to było, i tak go poznałem, i tak się zaznajomiliśmy, zaprzyjaźniliśmy. No i tak Karol zakończył swoje życie. Ma jeszcze syna z pewnego związku i chyba tyle. No i wnuki. I wnuki, to są też osoby bliskie dla niego. W każdym razie możemy powiedzieć, że z powodu polityki jego życie no, ucierpiało. No, życie prywatne, jego życie prywatne bardzo ucierpiało. Rozmawiałem z córką, ta córka opowiadała, że Karol miał taką mówiła o tym też Małgorzata Goetz, miał taką cechę, że jak się skupiał na jakiejś sprawie, to poświęcał się jej całkowicie i potrafił się wyłączyć z takiego normalnego życia. W związku z tym no, był takim typem, to jest to w polskiej kulturze, taki typ naukowca, który o Bożym świecie zapomina i potrafi założyć jedną skarpetkę zieloną, drugą żółtą i w ogóle tego nie zauważyć, prawda? Więc on taki był. On taki był. Ja mi się zaraz, gdy mi opowiadała to Małgorzata Goetz, to mi zaraz się przypomniała jakby sytuacja z Moskwy, taka anegdota z Moskwy, kiedy było małżeństwo, w którym żona zajmowała się sprawami oczywiście takimi błahymi, głupimi, a mąż ważnymi, to znaczy takie te błahe, to znaczy jak tam na przykład rura pękła, trzeba było wezwać hydraulików, jak trzeba było odmalować mieszkanie, też trzeba było załatwić ekipę, jak trzeba było wyremontować regał, bo tam się walił, to ktoś to musiał skręcić, to robiła to żona, a mąż zajmował się sprawami ważnymi, typu zastanawiał się, czy będzie wojna z Chinami. Więc to jest... Tak, to były sprawy ważne. Więc to był też Karol, to znaczy on się nie zastanawiał, czy będzie wojna z Chinami, miał bardziej praktyczne pytania, ale rzeczywiście zajmował się swoim średniowieczem albo sprawami politycznymi i robił to absolutnie do spodu i absolutnie kompetentnie. Ale z tych listów można wyczytać, że jednak bardzo cierpiał podczas tej rozłąki z córką, z najbliższymi. Bo znaczy taką interpretację można wysunąć tutaj w przykładzie listu, gdzie tytuł jego Kiteczku mój najmilszy. Zanim ten list do ciebie dojdzie, będziesz już nie na koloniach, tylko z babcią Zakopanym. Myślę, że będziesz się tam dobrze bawiła i wspominała nasze wspólne spacery, a także długometrażowe bajki, które ci opowiadałem. Tak, bo czyli rozmyśla o tym cały czas. Jest daleko, ale cały czas w pamięci ma córkę. No, bardzo ją kochał i proszę bardzo, no, mimo że ją tak bardzo kochał i te rozmowy z córką były dla niego tak ważne, potrafił jakby, no, potrafił postawić nad życiem, własnym życiem, coś innego, uznać, że jest coś ważniejszego. Prawdziwy rewolucjonista, można rzec, ale te bajki, bo córka opowiadała mi o tych bajkach, te bajki on sam on nie zmyślał, te bajki, i te bajki oczywiście były z morałem, że tam jest też jedna z bajek opisana, że jakby zwierzęta się połączyły w obronie przeciwko złemu wilkowi, chyba koty się połączyły i wszystkie stanęły razem i przepędziły złego wilka. Dały sobie radę. Czy jest to powieść o słoniu? Więc to są takie bajeczki, w których tkwi morał, że jest działając razem, w solidarności, solidarnie, prawda? Działając razem, solidarnie,
szanując się, lubiąc wzajemnie, możemy zrobić bardzo dużo i damy sobie z tym radę. I ważny też był element odwagi cywilnej. Opowiadała mi żona Karola Modzelewskiego, że działa się dosłownie na kilka miesięcy przed jego śmiercią, kiedy wracali z Uniwersytetu Warszawskiego autobusem linii 116 do swojego bloku na warszawskich Bielanach. I no, był jakiś człowiek nietrzeźwy, jakiś łobuz, no, trudno to opisać dzisiaj, który zaczepiał ludzi, był bardzo niemiły i również zaczął szarpać panią Małgorzatę. Wówczas w jej obronie stanął Karol Modzelewski, wówczas już bardzo starszy pan, podpierający się laską, ale wstał i broniąc kobiety. I wówczas ten młody człowiek, który się awanturował, był gotów oczywiście Karola zmieść, ale błyskawicznie stanęli w jego obronie inni i nagle studenci jadący tym autobusem powiedzieli: łobuzie, wynoś się z naszego autobusu, to jest profesor Karol Modzelewski, który siedział w więzieniu po to, żebyśmy mieli wolność, a ty się wynoś, bo tego nie potrafisz docenić. I autobus się zatrzymał, kierowca zatrzymał ten autobus i też powiedział: łobuzie, wynoś się z autobusu. I wielkie brawa, bo to Karol Modzelewski, pan 80-letni, starszy, mocno starszy pan, postawił się, potrafił się przeciwstawić łobuzowi, który terroryzował autobus. No tak, taki był, no tak, taką miał postawę. Nie wiem, czy tacy ludzie jeszcze istnieją, ale chyba tak. On prosił tych swoich następców, żeby nie rezygnowali z walki rewolucyjnej, że oczywiście mówił: słuchajcie, ja jako stary rewolucjonista wam powiem, nie wyjdzie wam to, co chcecie. Zawsze wychodzi rewolucja inaczej niż się marzy. Tutaj się poślizgniecie, ale powinniście próbować, bo to jest wasz obowiązek wobec wszystkich. Próbujcie, ale miejcie świadomość, że wam się nie uda. Piękny morał na koniec. Już kończąc naszą rozmowę, chciałam jeszcze tutaj dopuścić do głosu czytelników i słuchaczy. Pan Mateusz pyta, z którą z publikacji Karola Modzelewskiego pana zdaniem warto się zapoznać w pierwszej kolejności? Czyli od czego zacząć przygodę z Karolem Modzelewskim? Karol ma dwa rodzaje publikacji. Pierwsza to są jego książki historyczne, jako mediewista. I oczywiście, jeżeli pan jest historykiem, no to zachęcam do tych książek. A druga to już jest publicystyka, to już są książki polityczne. To są książki wydawane przez Iskry, więc jest to Zajeździć kobyłę historii. Potem jest Polska Ludowa, która jest wspólną rozmową z Andrzejem Werblanem. To był sekretarz KC do spraw szkół wyższych. Ważna postać, która pisała, on pisał przemówienia Gomułce, pisał przemówienia Gierkowi. To on wymyślił hasło, aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej, więc ta rozmowa, byłem jej świadkiem, pracowałem, nadspisywałem ją, opracowywałem, to jest parę lat naszego życia wspólnego nam zeszło. Jest też na pewno bardzo, bardzo interesująca, bo ona pokazuje Polskę Ludową od środka, tak, kulisy władzy, o tym, jak to wyglądało. Zachęcam oczywiście do Buntownika. Buntownik ma oprócz tych wspomnień ludzi, którzy z nim żyli, którzy z nim pracowali, ma też, ja to cenię osobiście, dobry wybór źródeł, to znaczy mamy wszystkie jego wystąpienia w Senacie, to warto to wiedzieć. No i mamy te listy do partii, list do Edwarda Gierka, no i ten zestaw tych corocznych wywiadów dla przeglądu, więc jest to kawał też dużego materiału, który można mieć na półce i zawsze sięgnąć i zadziwić się po prostu nad tym wszystkim, bo to wszystko jest wciąż świeże i to mogę mówić z całą odpowiedzialnością. Materiały sprzed wielu, wielu lat dalej zachowują swoją świeżość i aktualność. Można się zdumieć, ale tak jest. Więc to jest to. I oprócz tego Modzelewski są wydane też zbiory jego felietonów, które publikował. One są mniej dostępne, ale też warto posiadać je w biblioteczce. Więc w gruncie rzeczy tak wiele tego nie jest.
Także można, można zacząć. Zachęcam gorąco. Jeszcze mam jedno pytanie. Pani Julia pyta, dlaczego akurat średniowiecze? Co tak fascynowało pana Karola Modzelewskiego właśnie w tej epoce? Są dwa wytłumaczenia. Pierwsze jest takie no, anegdotyczne oczywiście, bo wiadomo, że do średniowiecza idą ludzie, bo jako badacze średniowiecza zatrudniają się ludzie leniwi i inteligentni, dlatego że źródeł jest mało, więc nie trzeba tu spędzać wielu godzin w bibliotekach, no, ale trzeba główkować, ponieważ ich jest mało, więc trzeba bardzo, bardzo główkować, żeby to połączyć. Karol Modzelewski doszedł do takiej perfekcji, że wszystkie źródła dotyczące średniowiecza znał na pamięć i potrafił je cytować ku zdumieniu swoich studentów i to mogło trwać czasami godzinę, tak, cytując kodeksy, oczywiście w łacinie. No więc to jest jedna rzecz. Myślę, że zafascynował go jakby ten klimat dawnego średniowiecza, takie te gotyckie, że tam klimaty, prawda? Chociaż on bardziej był znawcą średniowiecza tego sprzed roku tysięcznego. On potrafił łączyć to, co się dzieje na Rusi z tym, co się dzieje na terenach Francji, porównywać te kodeksy, te zwyczaje i dochodził do niesamowitych wniosków, które wydają się być no, niepodważalne. To go pewnie skłoniło, że nie ma materiałów, nie ma źródeł, a ci ludzie byli. I oni stworzyli naszą dzisiejszą Europę, naszą dzisiejszą cywilizację. Oni, mówimy Grecy, Rzymianie, to ci Grecy i Rzymianie w pewnym momencie zginęli, zapomniani. Ci wstrętni Germanie, Germanowie, tak? Oni to wszystko, ich zwyczaje tutaj wpłynęły w wielkim stopniu na nasze zachowania, na nasz kształt naszej Europy. Czyli jednym słowem, Karol Modzelewski, człowiek uniwersalny, człowiek wielowymiarowy, wielu zainteresowań, specjalista w wielu sprawach, postać niezwykła, którą mogliśmy przybliżyć Państwu. Dzięki rozmowie z panem Robertem Walenciakiem, autorem książki Modzelewski Buntownik. Książkę oczywiście możemy też zaoferować Państwu, proponujemy w ramach targów historycznych, wirtualnych targów historycznych, które odbywają się na łamach portalu HistMag i na stronie targi.histmag.org. Ja dziękuję serdecznie panu za fantastyczną rozmowę, za tak bogate w treść wystąpienie. Czytelnicy również tutaj właśnie komentują. Dziękuję serdecznie za interesujące spotkanie. Dziękuję. Ja też dziękuję i jedno jeszcze zdanie powiem. Czasami życie człowiekowi daje dobre losy, więc mi dało dobry los, bo miałem możliwość rozmawiać z Karolem Modzelewskim wiele, wiele godzin. To jest rzecz fantastyczna i w pewnym momencie ta książka jest oczywiście jakby długiem, który mu spłacam i też dzielę się z Państwem tą możliwością rozmawiania z nim, bo rzecz może nie do uwierzenia, ale było tak, że gdy tę książkę napisałem, no w ogóle nie miałem ochoty szybko jej publikować, dlatego że czułem, że coś oddaję. Coś, co było tylko dla mnie, nagle stanie się również Państwa własnością. Przez tyle lat, ale mam nadzieję, że daję w dobre ręce i że będziemy razem, że Państwo również będą mogli przeżywać te dobre momenty, które przeżywałem ja, rozmawiając z tak nietuzinkową postacią. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze raz zachęcamy do zapoznania się z lekturą, bo jest fascynująca. Przede wszystkim bogactwo rozmaitych treści i listy, no i teraz no, bardzo dużo różnych... I anegdoty, i śmieszne historyki, o których nie opowiadaliśmy. A, zapomnieliśmy o tym mówić. Ale o tym właśnie w książce, także zachęcamy do zajrzenia do publikacji, bo anegdot jest tam mnóstwo i są arcyciekawe. Zachęcamy. Życzę wszystkiego dobrego i dziękuję za uwagę i za to, że Państwo zechcieliście poświęcić swój czas. Dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy serdecznie wszystkim Państwu. Życzymy miłego wieczoru i do usłyszenia jutro znowu o 18 podczas kolejnego spotkania autorskiego. Dobrej nocy, do widzenia. Do widzenia.